Baterie kwantowe będą się błyskawicznie ładować i gromadzić mnóstwo energii, kiedy mogą powstać. Może to jest rozwiązanie na problem z bateriami w elektrycznych samochodach i tak dalej. Jak przechowywać duże ilości energii, nie obciążając środowiska? Rozwiązaniem mogą być innowacyjne baterie kwantowe. Baterie kwantowe to jeden z tych konceptów, z którymi wiąże się nadzieje na technologiczną rewolucję. Wykorzystując zjawiska takie jak kwantowe splątanie, naukowcy chcieliby zbudować akumulatory, których możliwości znacznie przewyższyłyby możliwości obecnie istniejących baterii. W 2012 roku dwóch badaczy, Robert Alicki z Uniwersytetu Gdańskiego i profesor Mark Fannes z Uniwersytetu Leuven, nie wiem gdzie to, opublikowało pracę dowodzącą, że teoretycznie może istnieć coś takiego jak bateria kwantowa, bazowałaby ona na przechowywujących energię ogniwach kwantowych. I właśnie teoretycznie jest to możliwe. Wiecie, teoretycznie jest możliwe stworzenie zamkniętego systemu, który nie będzie potrzebował żadnej energii do funkcjonowania, ale nie będzie mógł pobierać, już przyjmować żadnych ekstra informacji z zewnątrz. Będzie takie perpetuum mobile. Jedną funkcję w kółko będzie wykonywało albo przetwarzało informacje w nieskończoność, ale już nie będzie żadnych mogło uzyskać. Teoretycznie jest to możliwe, ale jak to zrobić? Z tym, że nadal uważam, że takie badania są niesamowicie ważne, bo ludzie nawet nie wiedzą, co jest możliwe. Więc ktoś, kto dowodzi, co jest możliwe, otwiera bramy do dróg realizacji tych pomysłów. Tak? Jeżeli już wiemy, że coś jest możliwe, to dużo łatwiej jest nam to osiągnąć. Ludzie dokonują rzeczy niemożliwych. Jest mnóstwo ludzi, którzy usłyszeli w swoim życiu, to niemożliwe. To niemożliwe, żeby człowiek przebiegł 100 metrów poniżej 10 sekund. To niemożliwe, żeby człowiek skoczył 3 metry wzwyż. To niemożliwe, żeby człowiek oderwał się od ziemi na stałe. Tak? To niemożliwe, żeby człowiek poleciał w księżyc. To niemożliwe, żeby komunikować się z kimś na drugim końcu planety praktycznie bez żadnego opóźnienia. Przecież to wszystko niemożliwe. Miałyby one różne stany i te baterie, już wracam, reprezentujące wysoki i niski poziom energii. Alicki i Fannes zauważyli, że im więcej splątanych kwantowo ogniw wchodziłoby w skład baterii, tym szybciej przechodziłaby ze stanu niskiej energii do wysokiej, czyli tym szybciej by się ładowała. Innym z mechanizmów, który brany jest pod uwagę przy próbie zbudowania baterii kwantowej, jest pochłanianie światła przez materię. To tak zwany mechanizm superabsorpcji. Dzięki niemu, co ciekawe, wydajność baterii ma rosnąć wraz ze zwiększaniem się jej rozmiarów. Czy baterie kwantowe mają szansę działać? 10 lat temu cała koncepcja była wyłącznie w sferze rozważań teoretycznych. Alicki i Fannes zaznaczyli, że nie wiadomo jeszcze, z czego można by zbudować kwantową baterię. Ich praca okazała się jednak inspirująca dla całej rzeszy naukowców, którzy zaczęli intensywnie badać zagadnienie kwantowych akumulatorów. Odkrycia szły w dwóch kierunkach. Jednym było dalsze budowanie podstaw teoretycznych, drugim szukanie praktycznych rozwiązań inżynieryjnych. Na obu polach odnoszono sukcesy. W styczniu 2020 roku zespół Jamesa Quacha z Uniwersytetu w Adelaide ogłosił, że udało mu się przeprowadzić pierwszy praktyczny eksperyment potwierdzający istnienie zależności między wielkością baterii kwantowej a czasem jej ładowania. Kwantowe nanokropki w bateriach, bateria smartfonu ładująca się w 30 sekund, mają to możliwość tak zwane kwantowe nanokropki. To kryształy o długości zaledwie 2 nanometrów, wytwarzane z takich organicznych surowców. Z tanich organicznych surowców. Można ich użyć nie tylko do zwiększania pojemności baterii, ale także ulepszenia innych elementów elektronicznych, takich jak wyświetlacze czy kamery. Nanokropki mogą teoretycznie sprawić, że elektronika będzie całkowicie pozbawiona toksycznego kadmu. Co to jest kadm? Fajnie byłoby wiedzieć. Kadm.
To jakiś tutaj widzę. Pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa pochodzi od słowa kadmia, będąc grecką nazwą rudy cynku. Co powoduje kadm w organizmie? Czym jest? Występujący toksyczny ciężki metal. Jest obecny w powietrzu, glebie i żywności. Różne drogi przenikania do organizmu człowieka. Jest kumulowany w narządach, których zadaniem jest oczyszczanie organizmu z toksyn w nerkach i wątrobie. Okay. Co powoduje w organizmie? Zaburza metabolizm wapnia, magnezu, żelaza, cynku i miedzi. To prowadzi do demineralizacji, osteomalacji i osteoporozy kości, zaburzenia funkcji regulujących organizm, w których konieczny jest udział tych jonów. Okej, okay. No to można by było wyeliminować dzięki tym bateriom. Lepszych baterii potrzebują konstruktorzy urządzeń medycznych, satelitów, samolotów, narzędzi budowlanych, robotów itd. Poza tym, no ogólnie teraz z bateriami jest mega jakby wyścig o lepsze baterie, no właśnie przez to, że chcemy przechodzić na energię elektryczną z energii kopalnianej, powiedzmy, z paliwowej, może tak to nazwę. Jest ogromne zapotrzebowanie z samochodami i innymi urządzeniami, które tych właśnie ogromnych baterii potrzebują. A wszystkie baterie, wszystko co dzisiaj ładujemy jakoś, tak, wszystko co ma baterie, które się jakoś ładują, ma w sobie kobalt. A kobalt jest wykopywany w większości w Kongo po prostu niewolniczą siłą, okropną męczarnią, bólem, żalem i cierpieniem ludzkim. To jest przerażająca rzeczywistość, w której żyjemy, więc jak im szybciej znajdziemy rozwiązanie alternatywne, tym lepiej. Poza tym zużyte akumulatory stwarzają zagrożenie dla środowiska, bo często zawierają toksyczne metale ciężkie. Wydajniejsze i bardziej ekologiczne przechowywanie elektryczności stało się wielkim wyzwaniem dla całej branży technologicznej. Otóż to, baterie kwantowe mogłyby być stosowane na przykład w przyszłych elektrowniach termojądrowych, gdzie istotne jest błyskawiczne dostarczanie ogromnych ilości energii, jednak tak samo jak do reaktora fuzyjnego. Teraz, żeby taki uruchomić, trzeba praktycznie energię jakiegoś ogromnego miasta naraz mu dostarczyć, bo pewnie nawet więcej. Wydajniejsze i bardziej ekologiczne przechowywanie elektryczności stało się wielkim wyzwaniem dla całej branży technologii. Sorry, się powtarzam. Jednak technologie kwantowe ciągle są wielkim niemowlęcym dla nich. W wieku niemowlęcym, ok, na nich dorośnięcie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Technologia się rozwija, ja mam nadzieję, że się doczekam. Chciałbym to jeszcze zobaczyć. Baterie kwantowe to szansa dla motoryzacji. Takie baterie mogłyby wpłynąć m.in. na najważniejszy sektor motoryzacji, czyli samochody elektryczne. Ich popularność stale rośnie i już są produkowane przez praktycznie każdy liczący się koncern motoryzacyjny. Jednak ciągle mają wady utrudniające zastąpienie nimi samochodów spalinowych na masową skalę. Jakie to wady? Niestety, czas ładowania ich akumulatorów ciągle jest bardzo długi. Ładowanie elektryka, tak, takiego samochodu może trwać kilkanaście godzin i nawet jeśli mamy super drogie auto wyposażone w najnowocześniejsze technologie, na postój na stacji będziemy musieli poświęcić 20-40 minut. Jak szybko będzie ładował się samochód na baterie kwantowe? Trzyosobowa grupa naukowców z Narodowego Uniwersytetu w Seulu opracowała inny aspekt zagadnienia baterii kwantowych, dokładny sposób ładowania ich ogniw. Ich praca została opublikowana w czasopiśmie naukowym Physical Review Letters. Naukowcy najpierw opracowali konkretny schemat działania baterii składającej się z ogniw kwantowych, następnie dokładnie policzyli, jaką oszczędność czasu dałoby się dzięki temu uzyskać podczas postoju na stacji. Przyjmując, że mamy auto elektryczne z akumulatorem składającym się z 200 ogniw, stwierdzili, że tempo ładowania również wyniosłoby
wzrosłoby 200-krotnie. A więc czas ładowania skróciłby się z kilkudziesięciu godzin do 3 minut. Jeśli zaś mielibyśmy super szybką stację ładującą, zamiast spędzić na niej pół godziny, ładowanie samochodu potrwałoby zaledwie kilka sekund. Wow, to by było, wiecie, to by było szybciej niż sobie zatankować samochód paliwem. Podjeżdżacie, przeglądacie dosłownie jedną rolkę i jedziecie dalej. O, niesamowite. Okej, to jest koniec tego artykułu.